Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Są ludzie zwyczajni, co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu. Na polskim trójkącie. To co ci jeszcze podać, Majusia, bo wiesz, chciałem wiadomości włączyć. A nic już. Oglądaj, byle telewizor nie ryczał na cały dom. A niby kiedy tak ryczał? No zawsze nastawiasz, ile fabryka dała. A ty znowu masz zły humor? A widzisz jakiś powód do dobrego? No, przecież już ci wycięli tego mięśniaka i to żaden rak. To czym się martwisz? Dasz wiarę, że ciągle boli? To co? Chcesz Tajlenu? Nie. Idź już oglądać tego swojego Trumpa. Tylko najpierw przynieś mi słuchawki do iPada. Proszę. Kochanie, chcesz może coś do picia? Dzięki. To mogę przynieść sobie sama. Na szczęście po wodę nie muszę chodzić po schodach. Zresztą lekarz powiedział, żebym się jak najczęściej podnosiła. Ale wczoraj bardzo cię bolało, jak pochodziłaś trochę po domu. No bo jak zobaczyłam ten bajzel w kuchni, który przez kilka dni zrobiłeś, to prawie zawału dostałam. Dobrze, że byłeś w pracy, bo bym chyba cię zabiła. Oj, tam od razu zabiła. Najpierw może jakieś takie fajne tortury, na przykład uśmiercanie przez łaskotanie. Oj, Piotrek. Nie wiem, czy wiesz, że podatność na łaskotanie jest oznaką lęków seksualnych. No coś ty, Majka! Chcesz o tym porozmawiać? Daj spokój, ale wiesz, że w Google kiedyś czytałem, że małe dzieci wcale nie lubią łaskotek, chociaż się śmieją. Nie wolno ich gilgotać aż do wieku, w którym mogą zaprotestować. No ale ja nie zamierzam sprawiać ci przyjemności. Uważaj, Majusia, bo to niezgodne z konwencją genewską. Odwołam się do Trybunału Praw Człowieka. A, zawsze to lepiej niż do polskiego neotrybunału konstytucyjnego. O, Masia, ty znowu swoje. Dajże spokój. Nie mów mi, że nie widzisz, co narobił rząd Tuska. Takiego dziadostwa jeszcze nie było w historii Polski. Piotrek, nie mam ani siły, ani ochoty na tę rozmowę. I tak cię nie przekonam, chociaż czasami zastanawiam się, jak inteligentny człowiek, a jednak za takiego cię mam, może być takim głupkiem. A kogo to diabli niosą? Cześć, Piotrek. Cześć, Peter. Wszelki duch. A co wy za gary dźwigacie? A, świeży rosołek na wzmocnienie za majeczki. Moja mama ugotowała specjalnie dla chorej. No i schabowe dla ciebie, sam robiłem. Zwariowaliście. Chodź, ale się Majusia ucieszy. Właśnie mnie politycznie ustawia. A zaraz będziemy kontynuować, ale najpierw pomóż mi, Peter, z tymi żarciem. Jasne, dawaj. Chłopaki, dajcie sobie radę, nie? To ja idę do Majeczki. Cześć, Majeczko. Agnieszka, a co ty tu robisz? Dobrze słyszałam, że jeszcze i Krzysiek jest? No, wpadliśmy do was z obiadem. O.
Bo jak znam Piotrka, to pewnie cię trzyma o zupkach kubkach. Nie, no co ty. Przecież nagotowałam przed szpitalem. To teraz odgrzewam mrożonki. Jak się czujesz? Bywało lepiej. Dramatu nie ma, ale ciągle mnie pobolewa pod brzusze. A to normalne? A, jak się ma nasza rekonwalescentka, Cześć, Krzysiu. Dziękuję. Może być. No to fajnie. Słyszałem, że Maciek niedługo przylatuje. Krys, chodź po talerze, bo sam nie dam rady. Już, już. Zaraz wrócę, to dokończymy. Okej. Usiądziesz do stołu, czy podać ci do łóżka? Nie, no co ty. Ja normalnie chodzę. A dźwigać nie mogę. To do kiedy masz zwolnienie? Pełne 2 tygodnie. A w przyszłym tygodniu kontrolne USG. W Ameryce to mają jednak tempo z tym przywracaniem pacjenta do pionu, co nie? 1,5 doby po operacji takiej jak moja. W Polsce podobno Basia mówiła 3-4 dni w szpitalu. No. Dziewczyny do stołu. Rosołek pachnie tak, że od razu zamawiam dokładkę. Pomóc ci wstać? Nie, dam radę, dzięki. To w czyim wykonaniu ten rosołek? Wyobraź sobie, że mama ugotowała specjalnie dla ciebie. My z Krzyśkiem tylko dostarczyliśmy kury od Amiszów. Wszystko super organiczne. No. A ja tam czytałem, że... Pewnie Google. Czytałem, że bzdura na resorach z tą organiczną żywnością. No tak, jasne. Czy ty się na miłość boską możesz uspokoić? Ludzie przynoszą ci ciepły niedzielny obiad, a ty jeszcze marudzisz. Ja nic nie marudzę. Zresztą ten rosół nawet jak na oszukanej kurze to przepyszny. Nawet na fejsie ludzie piszą, że żeby nie kupować. Jak ty z nim wytrzymujesz? W sklepach tylko bezpośrednio z farmy. O. A znasz jakąś fajną farmę ze szczęśliwymi kurami? A tak. Marek z żoną mają taką. Wiesz, ten Marek, który pracował u mnie, ale to dawno. Od kilku lat z Danką mają regularne gospodarstwo. Krowy mają. Cielaki. I tam takie różne. No, gdzie dokładnie ta farma? A chyba w Kapron. Gdzie? A to kawał stąd, tak w połowie drogi do Rockford. No to rzeczywiście wieś. To ma czas jeździć po takich zadupiach, żeby jajka albo kurę kupić, no weź. No, ale jak na święta półświniaka potrzebujesz, to już warto. Półświniaka. Ani mi się wasz przywodzić do domu rąbanki. Ja tego nie zamierzam oporządzać. Ani ja, pamiętaj. No nie, to może pani Krystyna mi pomoże. Mama, chyba sobie jaja robisz. Mama nigdy takich rzeczy nie robiła. I zawsze gotowała za karę. Ojej, to tym bardziej doceniam ten rosół. No, bez przesady. Docenisz to dopiero mojego schabowego. No i wielkie jak młyńskie koło. Bardzo chętnie. A żebyś wiedział. Bardzo chętnie, tylko połowę mi daj. Dobra. Majeczko, i bierz kapustę kiszoną. Samo zdrowie. Ależ tego nas nosiliście. Jest i deserek. Kupiłam tiramisu, bo wiem, że lubisz. A, to może ja od razu skoczę do deseru. No wiesz? Dobra, zjem najpierw schaboszczaka. Dobra. Dobry wybór. Piotrek, podaj mi telefon. Basia, muszę odebrać. Jaka Basia, Peter? Ta Basia, wiecie, ta siostra nieżyjącego męża Majki. A, ta Basia. Od operacji co drugi dzień do niej dzwoni, pytać, jak się czuje. A własny syn w ogóle się nie odezwał. No nie wierzę. Well, ja od dawna mówię, że on może czysty i nic nie bierze. Ale charakterek małego egoisty został. A Majce musi być strasznie przykro. No to są właśnie nasze dzieci. I nasze wobec nich oczekiwania. Ale jakie oczekiwania? Przecież to oczywiste, że dzwoni się albo przyjeżdża, jak się coś z matką dzieje, no. No, dla jednych oczywiste, a jak widać, dla innych nie. Majka tak za nim tęskni. Ale odkąd gówniarz ma ten girlfriend w Polsce, prawie w ogóle z matką nikt się nie kontaktuje. To nie możesz z nim na boku pogadać? Ja to mogę najwyżej nawrzucać. Dziękuję, kochana. Dobranoc.
A ty co taka zmieniona na twarzy? Stało się coś? Basia mi powiedziała, że umarła babcia Maćka dziewczyny. O, tej Jaśki, tak? A ty, Majusia, ją znałaś, że taka jesteś przejęta? Nie, ale boję się, że Maciek w związku z tym może znowu nie przylecieć. Dzień dobry. Hello? O, dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Świętoch. Jestem sąsiadem Endiego Wiśniewskiego. On w domu? O, tak, tak. Proszę wejść. Jest w łazience. Przepraszam, nie dosłyszałem twojego imienia. Bo się nie przedstawiłam. Grace. Aha, Piotr. Proszę wejść i siadaj, bo czasem ta łazienka długo Endiemu zajmuje. Ja tylko tak na chwilę chciałem sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Taka, wiesz, sąsiedzka troska. I think he's perfectly fine. O, to super. Bo nie zawsze u niego taki dobrobyt. O, tak? Ja dobrze słyszałem dzwonek do drzwi? Tak, Andy. Chodź. Masz gościa. O, Peter. How are you, brachu? Oh, hi, Andy. Sorry za najście, ale widzę twojego minivana na podjeździe nieruszanego 2 tygodni, to wpadłem zapytać, czy u ciebie wszystko okej. Okay. O, dzięki. Ogólnie spoko. Ale you know, things happen. Poznaliście się już z Grace? Tak. No, to okej. Okay. Także, Peter, u mnie w porze, jak widzisz, dużo zmian w życiu. Znaczy, jakich? Ślepy czy jak? Przecież uczuciowy. O, wow. Rozumiem, że to o pani. Właśnie tak, to moja Grace. Nice addition to my life. Prosto z Ubera. To znaczy? No, zjawiła się dama na białym koniu. Mechanicznym. Tyle u mnie. Mów, Peter, co u ciebie? A, wiesz, Majka po operacji dochodzi do siebie. Coś poważnego? A nie, jakiś mięśniak, ale nie rak. Na szczęście, ale i tak poważne. Excuse me? Mówię, że to poważna operacja. Jak się żona czuje? O, widzę, że jesteś zorientowana. Byłam w Polsce pielęgniarką na ginekologii, więc tak, jestem zorientowana. To jak moja Majka, ona też jest pielęgniarką, tylko w hospicjum. Ale ja tutaj nie pracuję w zawodzie. Wiesz, Grace jeździ Uberem. Nie załapałeś jeszcze? Naprawdę? Nie boisz się? A czego? A mało to się słyszy o napadach na kierowców Ubera? A, mam gaz łzawiący. I czarny pas w judo. To raczej ciebie trzeba się bać, o co? A, poza pijanymi pasażerami, co mi zażygali samochód, nie miałam na razie problemów, więc nie musiałam się bronić. No i z takiego Ubera da się wyżyć? No ja żyję. Chłopie, to jest żyła złota. Tylko oczywiście zależy, kiedy i gdzie jeździsz. Żniwa to są w piątki i soboty. I nockami. Oczywiście w downtown. Wow! A to ty, Andy, chcesz zostawić kontraktorkę i też się na Ubera przerzucić? A coś ty. Moje malowanie ciągle very profitable. Kontrakty mam aż do wiosny następnego roku. Tylko na razie mam, wiesz, kłopot z dojazdem do roboty. No to przez 2 tygodnie nie mogłeś naprawić auta? No weź, przecież to prawie nówka. No to o co, come on? No wiesz, a DUI mi się przytrafiło. Ha, ha, ha. A to jest śmieszne? Właśnie. To na ile ci zawiesili prawko? Na 3 miesiące mam donieść 90 podpisów z meetingów, a... Dobre. Stary, czyli opportunity na trzeźwość pcha ci się samo w ręce. I ja uważam, że do tej pory miałeś sporo szczęścia. Ale zaraz. Jak to do tej pory? Okej, sąsiad, ten temat jest over. Most famous people,
No ale Jasiu, sam pomyśl, jak to wygląda, żeby mieszkaniem szantażować młodych i żądać od nich potomka. Krysiu, no ale jaki szantaż? Rodzina jest wtedy, jak są dzieci. Młodych trzeba gonić do roboty. A, młodym to trzeba dać żyć tak, jak oni chcą. A ty się zachowujesz jak moja matka. Ach, ja też miałam żyć według jej scenariusza. No nawet nie można spokojnie porozmawiać, bo telefon albo do ciebie, albo do mnie. To Krysek dzwoni. Haha, mój ulubiony szwagier. To odbieraj i dawaj go na głośno. Jasiu. No cześć Krystek, co tam? Krycha? No byliśmy na tych badaniach. A, to super, czyli mama załatwiona. Jaka załatwiona? Chciałabyś co, żeby matkę załatwić? Niech mama naprawdę daje już spokój. No więc siostra, ja też jestem załatwiony. Zaraz, zaraz, to twoje papiery też przyszły? Ano następnego dnia po naszej ostatniej rozmowie. A, to na kiedy dokładnie macie zaproszenie na wizytę w konsulacie? Ja przed wszystkimi świętymi nigdzie nie jadę. Mamo, ale już mamie mówiłem, że mama ma do konsulatu na 20, a ja na 21 listopada. A, no to dobrze. To jak Krycha uwinie się z biletami, to może na tego waszego indyka byśmy z mamusią do USA zjechali. Krystek, a mama już ma wszystkie szczepienia? Krycha, odpuść. A pewnie, że ma. Nie wiadomo, po co dwa razy mnie na grypę szczepili. Co? Później ci powiem. A swoją drogą to wiesz, ileśmy zabulili za te wszystkie badania? To już nie setki, a tysiące złotych wołają. O matko, to teraz takie drogie? To ile zapłaciłeś? Wszystko razem to jest lekarz, prześwietlenie, laboratorium i szczepienia to 1500 zł za nas dwoje. Ameryka kosztuje? O, a co to za święto, że twój mąż w domu, a nie w tej swojej fabryce. W przeciwieństwie do ciebie, Krystek, ja już nie muszę tak dużo pracować. Jasiek, daj spokój. A ja w przeciwieństwie do ciebie jestem inżynierem. W mojej fabryce to tacy inżynierowie z Polski to śrubki przykręcają. No, to i może dla tobie się miejsce znądzie. No bo chyba chcesz mojej siostrze zapewnić godny byt. No pięknie się Kryśka wydała, żeby taki nowobogacki twojemu rodzonemu bratu pluł w twarz. Mamo, Krystek, Jasiu, daś tego. Chcecie czy nie, jesteśmy rodziną, więc przynajmniej się szanujmy. To my tu tyle pieniędzy wywalamy na jakieś badania, na jakiś konowałów. A wy do nas takimi słowami? To po co my wam w tej Ameryce, co? Krystuś, nie jedziemy! Wysłuchali państwo 87. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Krystyna, Jadwiga Rup jako Omazyta, Anna Tarasiuk jako Grace, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Adam Glinka jako Krystek, Wojciech Dorula jako John Coyce, Dariusz Lachowski jako Andrzej Wiśniewski, scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski, montaż i udźwiękowienie Aga Wójcik, aranżacja dźwięków między scenami Jan Zienko, piosenkę tytułową do muzyki Jana Zienki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano muzykę w wykonaniu Michała Mikusia-Niedźwiadka i Adama Glinki. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka są dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, 630-372-5801 i psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, 630-335-1686.